Siemanko, dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego nie chudniesz. Bardzo często można spotkać się z głosami ludzi, którzy mówią, że oni jedzą zdrowo i nie chudną. I dlaczego tak jest? Wystarczy spojrzeć chociażby na zdrowe produkty, które są gęsto kaloryczne, bo takie też są. Oczywiście one dostarczają bardzo dużo witamin, składników mineralnych czy chociażby błonnika, ale dalej kalorie się liczą. Jeżeli spojrzymy na orzechy, to w orzechach może być właśnie około 800 kilokalorii na 100 gram. Tak samo jakieś tłuste ryby typu chociażby makrela, tak samo nasiona. No te produkty są gęsto kaloryczne i w taki sposób, jeżeli z tych produktów będziemy korzystać w dużych ilościach, czy chociażby z masła orzechowego, które jest tak bardzo lubiane w społeczeństwie, nazwijmy to fit, jeżeli weźmiemy łyżkę, to w takiej łyżce może być niekiedy 100, 200, nawet 300 kalorii, kiedy to będzie naprawdę ciubata łyżka. Także pamiętajcie o tym, że kalorie zawsze się liczą. Jeżeli będziecie jeść dużo kalorii, jeżeli będziecie jeść tyle, ile potrzebujecie, czyli będziecie utrzymywali swoją wagę ciała, bo to będzie wasze zero kaloryczne, to nawet jeżeli będziecie jeść zdrowo, jeżeli będziecie jeść dużo warzyw, owoców, no to i tak nie schudniecie, bo to tak nie działa. Jeżeli tak to by działało, to każdy by jadł po prostu na umór zdrowe rzeczy i chudłby. No ale niestety tak to nie działa. Musimy doprowadzić do momentu, w którym jemy mniej kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie kaloryczne. I tutaj najprostszą radą, jeżeli ktoś nie wie, ile jaki produkt ma kilokalorii, no jest liczenie kalorii. I dla niektórych może być to uciążliwe, dla niektórych może być to ciężkie, ale uwierzcie mi, że wystarczy niekiedy 2, może 3 tygodnie, żeby uświadomić sobie, co ile kalorii ma. Bo jeżeli weźmiecie sobie do ręki orzechy, wsypiecie na wagę 50 gram, zobaczycie ile to ma kalorii, zobaczycie jak to mniej więcej wygląda. Tak samo z nasionami, tak samo z rybą. Jeżeli będziecie wliczać, zobaczycie, że ono ma powiedzmy te 400 kilokalorii, a tej ryby jest 100 gram. Czyli no nie jest to dużo, bo tak naprawdę jeżeli sobie policzymy, to na 1 gram ryby przypada 4 kilokalorie. No jest to dużo. Jeżeli ktoś chce zadbać o to, żeby tego jedzenia było dużo, żeby się najadał, to fajnie, aby jedna kilokaloria przypadała jednemu gramowi i tutaj możemy chociażby zrobić sobie jakąś owsiankę, która ma na przykład właśnie 700 kilokalorii, ale objętościowo ma ona aż kilogram i wtedy po pierwsze możemy jeść zdrowo, możemy jeść dużo i będziemy chudnąć, bo będziemy najedzeni. Jeżeli ktoś będzie korzystał z zdrowych produktów, ale będą one gęsto kaloryczne, no to może jeść naprawdę dużo, ale po prostu przejadać swoje kilokalorie, a jeżeli będzie chciało być w deficycie, czyli jeść mniej, to będzie po prostu głodny, bo to jedzenie będzie mało objętościowe i tak naprawdę będzie sobie robił pod górkę. Także tutaj taka moja mała rada dla osób, które chcą schudnąć. Jeżeli chcecie schudnąć i nie wiecie, co ile ma kalorii, nie macie takiej świadomości żywieniowej, nie macie wyrobionych nawyków, jak chodzi właśnie o liczenie kalorii, to poświęćcie sobie 2-3 tygodnie na to, żeby zobaczyć, co ile kalorii ma. Uwierzcie mi, że ułatwi wam to znacznie, znacznie życie i przede wszystkim dzięki temu będziecie mieć efekty, bo ja już niejednokrotnie słyszałem o osobach, które próbowały się odchudzać 2-3, niekiedy nawet 4 miesiące, ta waga stała. No, nie ukrywajmy, jest to demotywujące i no nie chce się wtedy dalej działać. Także jeżeli chcesz mieć efekty, jeżeli chcesz się tym cieszyć, jeżeli chcesz iść zdrowo, to po prostu poświęć czas na naukę, na to, aby wyrobić sobie pewne nawyki, by być świadomym konsumentem i policz te kalorie. Zobaczysz, że to nie jest takie trudne, jeżeli już wejdzie to w prawo i będzie to zajmowało raptem 5 minut w ciągu dnia. I jeżeli chodzi o aplikację do liczenia kalorii, to rzecz jasna mogę polecić chociażby Fitatu czy MyFitnessPal. Naprawdę obie są sprawdzone, obie są darmowe, także nic nie kosztuje, a dzięki nim możecie mieć w końcu efekty. Także myślę, że warto. Jedna tylko taka rada, jeżeli dodajecie jakiś produkt, to sprawdźcie, czy wartość energetyczna zgadza się z tym, co jest w aplikacji, bo niekiedy ludzie dodadzą coś błędnie i no wtedy mogą, że tak powiem, pojawić się komplikacje. To byłoby na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętaj o lajku, o subskrypcji i o kliknięciu dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. To byłoby na tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!